Na początku pomyślałem, że ktoś robi sobie ze mnie żarty. Że to jakaś lalka czy manekin podrzucony przez miejscowych palantów, aby mnie nastraszyć. Zrozumiałem, że nie mam racji, kiedy obszedłem dom od zewnątrz. Nigdzie tego nie było. Pozostała jeszcze możliwość, że ktoś to schował, kiedy tylko wyszedłem. Szybko wbiegłem z powrotem, aby się przekonać. Spojrzałem przez to samo okno. To coś wciąż tam było i gapiło się na mnie. Zacząłem przeszukiwać mieszkanie wrzeszcząc, aby dowcipniś się pokazał, ale nigdzie nikogo nie było. Ta rzecz jest naga i łysa, właściwie nie ma nawet oczu. Można nawet powiedzieć, że nie posiada twarzy. Wiem, że mnie obserwuje, gdyż jej głowa jest zwrócona wprost na mnie, kiedy wchodzę do tego pokoju. Siedząc przy komputerze cały czas czuję, że to wierci we mnie swoim spojrzeniem pełnym nienawiści. Jednakże kiedy się odwracam, jest niewinne zwrócone w zupełnie innym kierunku. W czwartek w końcu zdecydowałem się otworzyć okno. Okazało się, że jest zablokowane, ani drgnęło. Sądzę, że to coś je powstrzymywało. Korzystając z okazji, przyjrzałem się tej twarzy. Oczy, usta oraz nos tam były, ukryte pod skórą. Wtedy to spostrzegłem. Patrząc na mnie, uśmiechało się. Oczywiście zacząłem krzyczeć. Wziąłem zamach, aby rozbić szybę pięścią, raz na zawsze pozbyć się zagrażającego mi potwora. Wiedziałem, że mam dość siły, aby rozbić szkło. Powinno się stłuc. Jednak nic się nie stało. Drgnęło tylko pod moją ręką, ale nie pękło. Jej przerażający uśmiech stawał się coraz szerszy i szerszy, kiedy już myślałem, że zaraz przedzieli nim swoją głowę na pół. To podniosło swoją dłoń i uderzyło w szybę. Ta rzecz szydziła ze mnie. Kiedy tylko odsunąłem się, zobaczywszy powstałe na oknie pęknięcie, zaprzestało uderzeń. Nie chcę nigdy więcej oglądać tego okropnego uśmiechu w moim domu. Wziąłem rolkę srebrnej taśmy klejącej i zacząłem zaklejać okno. Starałem się na to nie patrzeć, ale omal nie narobiłem w gacie, zdając sobie sprawę, że ono przez cały czas na mnie patrzy. Nie mogłem się powstrzymać, aby po raz ostatni nie rzucić okiem. W końcu w ułamku sekundy zerknąłem na tą zakrytą skórą twarz. Było rozzłoszczone. Tym razem tylko wyszczerzało swoje zębiska. Skóra w miejscu ust była rozdarta i mogłem zobaczyć bezdenne gardło tego czegoś. Teraz w całym domu dało się usłyszeć dziwne, groźne mruczenie. Podwójna warstwa ukrywająca jeszcze oczy i nos zaczęła pękać wzdłuż czaszki. Czym prędzej zerwałem taśmę, mruczenie ustało. Skóra zakrywająca usta zaczęła się zrastać i to znowu się uśmiechało. Teraz jest noc. Nie słychać już żadnych hałasów, żadnych grzmotów, żadnego tłuczonego szkła. Teraz jest tylko cisza. Pisząc to, czuję jedynie jego pazury chwytające oparcie mojego krzesła. Czasem tylko usłyszę cichy dźwięk pękania skóry, kiedy się do mnie uśmiecha. Mój własny obserwator.